Jesteś konstruktorem bomb, zrobiłeś te ładunki wybuchowe dla największych grup przestępczych w tym kraju. Około 50 ładunków z mojej produkcji uczestniczyło w najgroźniejszych przestępstwach w tym kraju. Takie najbardziej krwawe to były WB, był to wybuch na Shellu, zabójstwo przy użyciu bomby Cebera i Maliszewskiego. Było to porachunki między gangsterami na ulicy Ostrobramskiej. A na tej Ostrobramskiej to jest to, co się ten blok zawalił? Tak. Chyba pierdolała kondygnacja w bloku. Bardzo możliwe. No a miałeś rodzaj takiej satysfakcji, adrenaliny, podjarania, jak żeś widział gdzieś, nie wiem, w wiadomościach, że coś wywaliło? Ukrywałem się, tak, ale moi koledzy, co z grupy, jak gdzieś bomba wybuchła, to mówią, znowu to ty, a mój kolega mówi, no przecież nie wiecie, każda bomba, która wybucha w tym kraju, to ten nos ma coś z tym wspólnego.